Sponsorem jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dowozem do domu. Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Telewizja Lubaczów, Iwona Buczko, zapraszam na nasz najnowszy serwis w obiektywie. Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Zespół Szkół w Oleszycach kolejny już rok byli organizatorami konkursu Palma Wielkanocna, przeznaczonego dla kół gospodyń, stowarzyszeń, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób indywidualnych. Nagrody w konkursie rozdano w miniony czwartek, 6 kwietnia. Rokrocznie organizowany konkurs ma na celu m.in. zachowanie i promowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych oraz popularyzowanie folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi i pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. W tym roku wzięło w nim udział 17 palm zgłoszonych przez stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, szkoły i osoby indywidualne. Oceniało je jury Janusz Mazur z Muzeum Kresów w Lubaczowie, Anna Maksymowicz z Zespołu Szkół w Oleszycach oraz Aleksandra Hojdak i Stanisław Sobczyk z Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. W kategorii koła gospodyń wiejskich pierwsze miejsce zdobyła palma przygotowana przez koło gospodyń wiejskich z Kowalówki, drugie palma przygotowana przez koło z Nowego Dzikowa, a trzecie przez koło z Bałai. W kategorii szkoły najlepsze okazało się publiczne gimnazjum w Oleszycach, a tuż za nim publiczne gimnazjum w Cewkowie i gimnazjum zespołu szkolno-przedszkolnego w Lisich Jamach. Pomagała mi w tej palmie robieniu moja mama. Jest zrobiona z pusz głównie i kwiatów ogrodowych. Trwało to mniej więcej 2 dni, lecz jeszcze przed tym robiliśmy kwiatki z bibuł i krępin. Ogólnie dużo pracy? Tak. Powiedz mi, czy u Ciebie w domu tak w ogóle co roku wykonuje się własnoręcznie palmę właśnie na niedzielę palmową? Tak. W kategorii Open zwyciężyło natomiast Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem z Oleszyc, a drugie miejsce jury przyznało Domowi Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach. Palmę naszą wykonywała pracownia rękodzielnicza, wykonana jest z naturalnych materiałów. Są bazie, bukszpan, suszone naturalne kwiaty, zatrwian. Tutaj nawet zostały wykorzystane liście laurowe i ziele angielskie, suszony len. Są też kwiatki, które były robione z masy solnej, wypiekane w piekarniku. Są też kwiatki, które były robione na szydełku, z tkaniny po skosie zwijane, skręcane. Czyli cała palma od A do Z własnoręcznie wykonana? Cała palma od A do Z własnoręcznie wykonana. To jest nasza trzecia palma. W pierwszym roku, odkąd zaczęliśmy pracować w warsztacie, mieliśmy drugie miejsce. W tamtym roku mieliśmy pierwsze i w tym roku też mamy pierwsze. Młodzi na rynku pracy to hasło tegorocznych targów edukacji i pracy, które w piątek odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie. Spotkanie zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Cieszanowie miało pomóc licealistom zapoznać się z ofertami dalszego kształcenia, a bezrobotnym z propozycjami pracy. Organizatorem targów edukacji i pracy kolejny raz było Młodzieżowe Centrum Kariery z Cieszanowa. Targi są skierowane głównie dla osób uczących się, bo są to targi edukacyjne także. Także dla osób pracujących, poszukujących pracy. Zjawiło się u nas dzisiaj dużo szkół wyższych, przyjechało z całego naszego regionu, a także pracodawcy z ofertami pracy. W targach edukacyjnych bardzo ważne jest to, że przyjeżdżają do nas szkoły, które przyjeżdżają ze swoją ofertą. Często jest tak, że przyjeżdżają ze studentami. Można bezpośrednio z nimi porozmawiać, rozwiać swoje wątpliwości, popytać, zebrać różnego rodzaju informacje na temat różnych szkół. Jest to wszystko właśnie w jednym miejscu, nie trzeba jeździć do Rzeszowa czy do Przemyśla. W programie przewidziano konsultacje doradcy zawodowego i pośrednika pracy, prezentację ofert pracy krajowej i zagranicznej, a także ofert szkolenia i edukacji dla tegorocznych licealistów.
Targi umożliwiły bezpośredni kontakt młodzieży z przedstawicielami uczelni wyższych oraz studentami. Licealiści mogli bezpośrednio z nimi porozmawiać i dowiedzieć się więcej o interesujących ich kierunkach nauki. Prezentujemy ofertę edukacyjną. Jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną tutaj w Polsce Południowo-Wschodniej, największą. Studiuje u nas około 5000 studentów na 4 kierunkach studiów. Tutaj jakby kontakt pomiędzy dwoma osobami jest wtedy zdecydowanie luźniejszy, można trochę porozmawiać, możemy coś doradzić, puszczamy też filmiki dotyczące uczelni. My sobie cenimy każdą możliwość kontaktu z młodzieżą, docierania do nich, informowania o tym, jakie mają możliwości, bo naprawdę tych możliwości mają dużo na miejscu tutaj na Podkarpaciu, nie muszą gdzieś daleko wyjeżdżać. To już jest trzeci raz, kiedy uczestniczę w tych targach i myślę, że jest to też fajna opcja dla osób, które nie są zdecydowane, jaki kierunek studiów chciałyby wybrać. Teraz jesteśmy w bardzo stresującej sytuacji, wszyscy przygotowujemy się do matury, ale na przykład to dzisiejsze spotkanie uświadamia nam, że ten wybór jest coraz bliższy. I myślę, że dzisiejsze targi pracy pomagają nam zrozumieć, że tak naprawdę to już nastąpi na przestrzeni najbliższych dni i pomogą nam w jakimś wyborze, czy to będą studia, czy praca. I może pomogą nam się ukierunkować i spojrzeć na to z innej perspektywy. Osobom bezrobotnym targi stworzyły z kolei okazję do rozmów oko w oko z przedstawicielami różnych branż i uzyskanie informacji dotyczących możliwości rozwoju i zatrudnienia. W programie znalazły się także warsztaty dotyczące zawodów przyszłości. Są bardzo ciekawe zawody, tak jak na przykład mąż do wynajęcia, czyli taki pan, który po prostu wykonuje różne prace związane z naprawami różnych urządzeń w domu, też żona do wynajęcia, czyli tak, może tak nieładnie powiem, pani od sprzątania. No i wiadomo, takie zawody jak webmaster, czyli taka osoba, która projektuje strony internetowe. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował starosta powiatu lubaczowskiego Józef Michalik. Trwa kampania Stop wypalaniu traw. Ziemia jest tylko jedna, która ma uświadomić, że wypalanie traw jest niebezpieczne i niezgodne z prawem. Tymczasem lubaczowscy strażacy tylko w ciągu ostatnich 4 tygodni interweniowali ponad 20 razy w związku z tym procederem. Świadomość społeczeństwa w kwestii wypalania traw wzrasta, jednak wciąż zbyt często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, które zagrażają życiu i zdrowiu ludzi. Wypalanie traw jest niebezpieczne i zabronione prawem, przypominają strażacy. W związku z tym, że okres wiosenny, marzec i kwiecień jest okresem, w którym dochodzi do bardzo licznych pożarów traw i nieużytków rolnych, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych prowadzi taką akcję społeczną Stop wypalaniu traw. Ziemia jest tylko jedna. Apelujemy gorąco o niewypalanie traw. Przede wszystkim okres wiosenny jest okresem, w którym przyroda budzi się do życia. Wypalanie traw powoduje bardzo duże straty fauny i flory. Może spowodować też duże straty materialne. Taki pożar traw może się rozprzestrzenić na obszary leśne albo na nieruchomości, spowodować duże straty w mieniu. Znaczy w tym roku, od początku roku mieliśmy około 20 interwencji związanych z wyjazdami do pożarów traw i nieużytków rolnych, a to tylko dlatego, że pogoda nam dopisała. Mieliśmy dużo dni słonecznych, zwykle jest to większa liczba tych pożarów. Natomiast jeśli chodzi o statystyki roczne, to w roku ubiegłym mieliśmy 60 takich wyjazdów. Statystyki od 2011 do 2016 roku mówią o 59 przypadkach śmiertelnych podczas wypalania takich traw. Zwykle są to osoby starsze. Dlaczego tak się dzieje? No, front takiego pożaru może poruszać się z prędkością nawet 20 km na godzinę, czyli to jest prędkość biegnącego człowieka. Nie ma możliwości uciec przed takim frontem palących się traw. Rekordowa liczba, bo aż 38 uczestników, wystąpiła w tegorocznych 9 prezentacjach tanecznych Solo Dance, które w piątek zorganizował Miejski Dom Kultury w Lubaczowie. Uczestnicy na scenie ośrodka zaprezentowali się w różnych stylach tanecznych. Impreza ma popularyzować taniec jako aktywną formę relaksu i wypoczynku, a także umożliwiać wymianę doświadczeń między instruktorami, choreografami, uczestnikami imprezy i integrować środowiska tworzące amatorski ruch artystyczny. W prezentacjach brali udział amatorzy soliści. Każdy uczestnik przygotował jedną dowolną prezentację taneczną trwającą do 3 minut. Jury oceniało technikę tańca, dobór podkładu muzycznego i kostiumu, oryginalność pomysłu i walory wizualne i estetyczne. W tym roku w komisji znaleźli się Bożena Siwiecka, instruktor tańca z Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku,
Gabriela Kowalska-Kołodziej, instruktor tańca z Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu oraz Edyta Soliszewska, instruktor tańca z Gminnego Ośrodka Kultury w Choryńcu-Zdroju. Dla nas, oceniając występy tych dzieciaczków, jest najważniejsza wspólna zabawa. O to głównie chodzi, bo nieważne, że tam czasem nutka nie tak, kroczek nie tak, nie do muzyki, chociaż tutaj tego nie było, było bardzo ładnie i myślę, że będzie tak do końca. Oceniamy walory artystyczne szczególnie, no i dobór muzyki, dobór repertuaru do możliwości dziecka, no i pewnie tyle. Ogólny wyraz artystyczny, bo to jest najważniejsze. A najważniejsze jest, ciągle to powtarzam, wspólna zabawa i chęć tych dzieciaków do tańczenia. Teraz wśród dzieci i młodzieży to jest naprawdę najważniejsze. Taniec i śpiew. Także tańczą i śpiewają wszędzie, gdzie się da. I jest to bardzo dobre, dlatego że dzieci są wesołe. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji jury przyznało nagrody i wyróżnienia. W kategorii wiekowej od 4 do 8 lat zwyciężyła Martyna Lewandowska przed Martyną Antosz i Aleksandrą Maciejko. W kategorii 9-12 lat najlepsza okazała się Sara Bunc przed Kaliną Sopel oraz Mileną Kruk i Oliwią Nowicką. W kategorii 13-16 lat zwyciężyła Daria Patałuch przed Miną Szymeczko i Marceliną Trubas. A w ostatniej kategorii wiekowej, powyżej 16 lat, pierwsze miejsce zajęła Izabela Gmiterek, a kolejne Natalia Gwozda i Katarzyna Gmiterek. Przygotowałam taniec współczesny. Wydawało mi się, że cały czas tańczyłam takie freestyle i postanowiłam coś nowego spróbować. Jak się czujesz na scenie tańcząc? Dobrze, nie patrzę się w publiczność, staram się nie stresować i myślę, że było dobrze. Mamy 12 lat i od 5 lat tak naprawdę tańczę. Nie, tak naprawdę to moja nauczycielka tańca, pani Monika Jezuit, pokazała mi, co to jest taniec i tak naprawdę gdyby nie właśnie moja nauczycielka tańca, to ja bym nie tańczyła. Czy wiążesz swoją przyszłość z tańcem? Prawdopodobnie tak. Uwielbiam tańczyć, to jest coś, co kocham, to jest moja największa pasja i nie wyobrażam sobie życia tak naprawdę bez tańca. 23 kwietnia w niedzielę w Kresowej Osadzie wiosenna giełda ogrodnicza. Początek o godzinie 12, a w ofercie m.in. stoiska z kwiatami, krzewami, nasionami, narzędziami, a także galanterią ogrodową, kiermasz produktów tradycyjnych i ekologicznych, pokazy, loteria fantowa i plac zabaw dla najmłodszych, występy kapeli oraz wykłady, historyczne odmiany jabłoni i derenia na terenie Polski Południowo-Wschodniej oraz podstawy uprawy winorośli i produkcja wina gronowego. Wójt gminy Choryniec-Zdrój i Gminny Ośrodek Kultury w Choryńcu zapraszają na koncert charytatywny dla Emilki Jasic z Oleszyc w niedzielę, 23 kwietnia o godzinie 15.30 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Choryńcu. Zatańczą zespół pieśni i tańca Uniwersytetu Rzeszowskiego Resovia Saltans, Kornele z Rzeszowa, Mali Rzeszowiacy z Mielca, a także grupy taneczne i artystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Choryńcu-Zdroju. Wstęp tylko 5 zł. To wszystkie wiadomości w dzisiejszym serwisie. Zapraszamy na kolejne spotkanie już za kilka dni. Do zobaczenia. Serwis sponsoruje firma Chemifarb Wiesław Nawrot. Tu kupisz m.in. farby, dywany, panele podłogowe i wykładziny. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Serwis sponsoruje firma Univers, krajowy i międzynarodowy przewóz osób Beata Mazepa, oferujący usługi przewozowe na terenie kraju i całej Europy. Jeden telefon i ruszasz w świat.